Honey, are you packed yet? Yes. Yes. Zatrzymajmy się na chwilę w sypialni Kate oraz Petera. Urządzenie, którym bawi się Kevin od samego początku filmu, nosi nazwę Talkboy. O ile większość rekwizytów oraz marek jak Coca-Cola znajdujących się na planie jest prawdziwa, to w przypadku Talkboya był to zaledwie rekwizyt. Zabawka, na której Kevin nagrywał swój głos, cofał kasetę czy spowalniał tempo odtwarzania, nie była prawdziwa. Do czasu. Po premierze filmu wiele dzieciaków zaczęło domagać się Talkboya. Jak informuje nas The Seattle Times, firma zabawkowa Tiger Electronics uzyskała prawa do produkcji prawdziwych urządzeń. Talkboye odniosły taki sukces, że firma w tamtym czasie nie była w stanie wyprodukować wystarczającej ilości zabawek. Dla zainteresowanych, Talkboya do dzisiaj można nabyć, a jego ceny są naprawdę rozbieżne. A teraz przewińmy film do samego początku i przejdźmy przez wszystkie detale i nawiązania wraz z kolejnością wydarzeń w filmie. Już na samym początku filmu dostajemy takie samo ujęcie na dom, jak w pierwszej części. A mówiąc dokładniej, dostajemy naprawdę to samo ujęcie. Spójrzcie, ułożenie lampek, sztucznego śniegu, samochód w garażu, wszystko znajduje się dokładnie w tym samym miejscu. Jedyną zmianą jest kolorystyka. Do tego w tej części przygód Kevina dostajemy bardzo mało nagrywek posiadłości McAllisterów. Oczywiście wpływa na to fakt, iż akcja filmu dzieje się w Nowym Jorku, ale stoi za tym coś jeszcze. Ekipa filmowa ani aktorzy nie byli oczywiście właścicielami domu. Wynajmowali go oni do zdjęć filmowych od zwykłych ludzi. Po sukcesie Kevina samego w domu, właściciele słynnej posiadłości zażyczyli sobie ogromne pieniądze za filmowanie na ich terenie. Stąd też cała ekipa starała się jak najbardziej ograniczyć ilość czasu spędzonego wokół domu. Wracając do sypialni, Kevin narzeka do swojej mamy, że na Florydzie nie ma prawdziwych choinek. Kate odpowiada mu, że znajdzie mu sztuczną, srebrną choinkę, którą mogą razem przystroić. Jest to nawiązanie do Kevina samego w domu i srebrnej sztucznej choinki, która stała w Paryżu w domu rodziny McAllisterów. Podczas solowego występu Kevina, Buzz psuje całą imprezę, szydząc z niego i udając, że wtyka mu świeczki do uszu, czy że jego głowa to bębny. Po tym występku przenosimy się do domu, w którym Buzz wygłasza swoje bardzo polityczne przeprosiny. Spójrzmy na reakcję cioci Leslie, Petera oraz niektórych dzieciaków. Widzimy, że nie kupili oni jego przeprosin i wiedzą, że zrobił to tylko pod publiczkę, a nie jest mu naprawdę przykro. Wujek Frank z kolei klaszcze najgłośniej. To pewnie dlatego, że nienawidzi Kevina. Zapada noc, a do drzwi domu McAllisterów przywiewa gazetę, w której na pierwszej stronie widnieje informacja, iż mokrzy bandyci zbiegli z więzienia. Gazeta ta nazywa się Chicago Sun Times i jest to prawdziwy brukowiec. Widzimy w niej również inne informacje, jak na przykład ta o wygranym meczu koszykówki przez drużynę Chicago Bulls. W poprzedniej części przygód Kevina w filmie zawarty był żart o kierowcach, którzy ciągle uderzają i przewracają posąg stojący przed wejściem do domu McAllisterów. W filmie Kevin sam w domu statuetka została potrącona i przewrócona aż 4-krotnie. W tym filmie nie mogło być inaczej. Kierowca vana, który ma za zadanie zabrać rodzinkę na lotnisko, ponownie uderza i przewraca figurkę. Kiedy wszyscy w pośpiechu wychodzą z domu, naszym oczom ukazuje się Fuller, ubrany w tę samą kurtkę, którą Kevin nosił przez cały pierwszy film. McAllisterowie ponownie spóźnieni docierają na lotnisko. W kilku klatkach w tle możemy zobaczyć żółtą taśmę odgradzającą oraz gapiących się ludzi. To dlatego, że po sukcesie Kevina samego w domu, próba stworzenia kontynuacji była dla ekipy filmowej o wiele większym wyzwaniem ze względu na wszystkich fanów oraz paparazzi. Tym samym przystroili oni lotnisko samodzielnie i nakręcili wszystkie sceny w lutym, aby uniknąć całego szaleństwa związanego z podróżowaniem ludzi w święta i aby mieć możliwość odgrodzenia sobie planu filmowego, ponieważ lotnisko oczywiście podczas nagrywania było całkowicie otwarte dla podróżnych, a przy grudniowym tłoku nie mieliby oni takiej swobody działania. Ta przemiła pani nazywa się Sandra Makat. Pomaga ona McAllisterom dostać się na samolot. Jest to o tyle ciekawe, że tę samą panią mogliśmy zobaczyć w Kevinie samym w domu jako pomocnicę Mikołaja. Kiedy Kevin zatrzymuje się, aby zmienić baterię w swoim nieistniejącym Talkboyu, usłyszeć możemy komunikat, iż lot numer 226 do Nowego Jorku powoli kończy wpuszczanie pasażerów do samolotu. American Airlines Flight 226 to New York is now in the final boarding process. W momencie, kiedy Kevin nakłada słuchawki na uszy, aby nie słuchać irytującego gościa, stewardesa wita pasażerów na pokładzie linii American Airlines, numer lotu 176. Kilka scen później, kiedy widzimy oba samoloty na radarze, lot do Nowego Jorku ponownie ma numer 226. Istotnym szczegółem w tej scenie jest wspomniany przed chwilą facet siedzący obok Kevina. Ale zanim do niego przejdziemy, przypomnijmy sobie coś z pierwszego filmu. Rodzina McAllisterów rok wcześniej leciała do Paryża, który znajduje się we Francji. Twórcy postanowili nawiązać do filmu Kevin sam w domu, sadzając obok młodego człowieka, który mówi do niego po francusku. Kiedy przetłumaczymy jego słowa, usłyszymy, że mówi on mniej więcej: pochodzę z Francji, jestem turystą i to mój pierwszy raz w Ameryce. Mógłbyś mi polecić jakieś dobre restauracje? Może twoi rodzice znają jakieś dobre miejsce? Ironią tego żartu jest fakt, że rodziców Kevina nie ma na pokładzie tego samolotu. Zdezorientowany Kevin wysiada z samolotu i zwraca się do jednej z pracowni z lotniska z pytaniem, w jakim mieście się znajdują. Ta sympatyczna pani to Alej Shidi. Nie jest to przypadkowa postać. Pierwotną rolę w obu filmach jako mama Kevina miała zagrać właśnie ona. Jak wiemy, postać Kate ostatecznie odegrała Catherine O'Hara, jednak i dla Alej nie zabrakło miejsca w filmie.
Na ekran po raz pierwszy w filmie powracają Harry i Marv. Marv postanawia samozwańczo zmienić przydomek rabusiów z mokrych bandytów na bandytów lepkie ręce. Przyglądając się uważnie, zauważymy, że Marv wchodząc po schodach i dopiero oklejając swoją rękę taśmą, już ma na niej kilka monet. To oznacza, że zanim obrabował świętego Mikołaja, zdążył już zajumać pieniądze komuś innemu. W tej samej scenie w tle możemy dostrzec człowieka, który jest przebrany za aktora głosowego Franka Oza. Frank podkładał głos wielu postaciom, jednak chyba najbardziej znany jest z bycia głosem Jody z Gwiezdnych Wojen. Przechodzimy dalej i poznajemy kobietę z gołębiami. Jest to niecodzienna postać, która jest inspirowana kobietą z ptakami z filmu Mary Poppins z 1964 roku. Co ciekawe, kobieta z gołębiami nie jest poboczną postacią, a odgrywa w filmie dość ważną rolę. Do tego opowiada ona całe swoje życie Kevinowi, a mimo to nigdy nie poznajemy jej imienia. Przeglądając napisy końcowe, możemy zauważyć, że nawet tam podpisana została jako kobieta z gołębiami. Przerażony nieznajomą, dziwnie wyglądającą panią, Kevin daje w długą. W pewnym momencie zatrzymuje się, aby rozejrzeć się, dokąd biec dalej. W tym ujęciu widzimy, że Kevin zatrzymał się idealnie w takim miejscu, iż wygląda, jakby stał on nie na ziemi, a na koniu. Po ucieczce przed zagrożeniem, Kevin dociera do hotelu, a naszym oczom ukazuje się po raz pierwszy pan Hector. Prawdopodobnie bardziej przerażająca postać niż bandyci lepkie ręce lub sam Kevin. Posłuchajcie. Wszystko zaczyna się od prezentu, który Kevin dostaje od babci Penelope do zabawy w basenie. W dalszej części filmu pan Hector, ładnie mówiąc, wprasza się do łazienki pokoju wynajmowanego przez Kevina. Kevin dzięki swojej kreatywności odstraszył pana Hectora przy pomocy właśnie tego klauna. Powodem, dla którego był to klaun, jest to, że pana Hectora grał aktor Tim Curry, który również grał Pennywise'a w oryginalnym serialu To. Podczas pobytu Kevina w hotelu Plaza, znajdującego się w Nowym Jorku, Kevin pyta o drogę do lobby teoretycznie przypadkową osobę. Tą teoretycznie przypadkową osobą jest były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Trump co prawda w tamtym czasie daleko miał do prezydenckiego fotela, natomiast był on w rzeczywistości właścicielem właśnie tego hotelu. Zwróćcie również uwagę na to, że w hotelu Plaza na wszystkich korytarzach wyłożone są dywany praktycznie od kąta do kąta. Jednak w jednym miejscu, a dokładnie przy windach, dywanu nie ma. Na potrzeby filmu dywan w tym miejscu został ściągnięty, aby Kevin mógł się prześlizgnąć po podłodze i odegrać tę scenę. Donald Trump, który był w tamtym czasie właścicielem hotelu, uznał, że miejsce to bez dywanu podoba mu się znacznie bardziej i postanowił pozostawić gołą posadzkę już na stałe. Kevin przy pomocy hotelowego telefonu i swojego talkboya podstępem rezerwuje pokój w hotelu. Kobieta, z którą rozmawia przez telefon, nazywa się Monica Columbus i jest żoną reżysera tego filmu. Kiedy wścibski boj hotelowy imieniem Cedric odprowadził głównego bohatera do pokoju, bezczelnie grzebie w plecaku Kevina, w którym widzimy karteczkę z imieniem i nazwiskiem Petera, numerem telefonu oraz adresem zamieszkania. O ile w późniejszej części filmu powiem wam o jeszcze jednym adresie, który jest fejkiem, o tyle ten adres jest prawdziwy. Filmowy dom rodziny McAllisterów znajduje się przy 671 Lincoln Avenue, Winnetka, Illinois. Jeśli chcielibyście obczaić ten dom na Street View, to musicie wejść na Bing lub jakieś inne mapy, gdyż Google Maps, nie wiedzieć czemu, usunęło możliwość Street View z tej ulicy. Przenieśmy się na hotelowy basen. Kevin już szykuje się do skoku, jednak w ostatniej chwili się opamiętał, pytając innych, czy nie mają nic przeciwko. Problem z tym basenem polega na tym, że Hotel Plaza w Nowym Jorku nie posiada żadnego krytego basenu. Sceny te zostały nakręcone w hotelu Four Seasons, mieszczącym się w Chicago. Zatrzymajmy tutaj. Wyraźnie widzimy, jak Lokaj nakłada na talerz już trzecią gałkę lodów. Scenę później Lokaj pyta Kevina, czy ten chce tylko dwie gałki, a na talerzu w tym momencie jakimś cudem znajduje się zaledwie jedna gałka. Obsługa tego hotelu musi być strasznie zakręcona. W pierwszej części Kevin oglądał pewien film o nazwie Anioły o brudnych duszach. Wspominałem o tym w analizie Kevina samego w domu. Film ten jest nieprawdziwy i został stworzony tylko na potrzeby Kevina. Był on jednak nawiązaniem do istniejącego filmu Anioły o brudnych twarzach. Tym razem młody również ogląda nieprzeznaczony dla jego grupy wiekowej film o nazwie Anioły o jeszcze brudniejszych duszach. Jak widać, w świecie Kevina wszystko jest możliwe i nawet nieistniejące filmy mają swoje sequele. Pan Hector wchodzi bez pozwolenia do pokoju Kevina. Kończy się to tak, że wystraszony konsjerż w pośpiechu próbuje wybiec z pokoju, po drodze zahaczając kolanem o stolik, jednocześnie go przewracając. Zatrzymując w tym momencie film i zbliżając, zobaczymy, że pracownik hotelu ma założony na kolano ochraniacz. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Macaulay Culkin podczas kręcenia filmu Kevin sam w Nowym Jorku był na tym etapie swojej kariery tak sławny, że nawet sam Michael Jackson odwiedził go na planie zdjęciowym. Wracamy do filmu i przenosimy się do pozostałej części rodzinki, widząc, że wylądowali oni w jakimś tanim, nędznym hotelu na Florydzie. Jak doskonale wiemy, Peter jest naprawdę nadzianym gościem, a na samą Florydę ponownie polecieli oni pierwszą klasą. Dlaczego nie wynajęli oni hotelu w większym standardzie? Już tłumaczę. Kevin jeszcze przed wejściem na lotnisko mówi tacie, że chciałby wymienić baterie w swoim talkboyu. Peter odpowiada mu, że są w jego torbie i da mu je w samolocie. Zniecierpliwiony Kevin jednak zabiera jego torbę, z którą biegnie do samolotu, a po drodze wymienia baterię. To przez tę sytuację Kevin zgubił swoją rodzinę i wsiadł do złego samolotu,
wraz z torbą swojego taty. W torbie była masa gotówki, ale też wszystkie karty kredytowe i bankowe. Peter, docierając na Florydę, nie miał przy sobie nic, czym mógłby zapłacić. Wujek Frank w pewnym momencie wypowiada takie słowa. To oznacza, że Frank był już wcześniej w tym miejscu i tym razem to on wybrał hotel, za który prawdopodobnie musiał zapłacić. A ponieważ, jak to Kevin powiedział, Frank to cheapskate, wybrał on najtańszy możliwy hotel. Kevin, przeglądając notes swojego taty, zauważa, że w Nowym Jorku mieszkają jego krewni, a dokładniej wujek Rob. To w jego domu odgrywa się bitwa między bandytami Lepkie Ręce a Kevinem w późniejszej części filmu. Co ciekawe, nigdzie w filmie nie zobaczymy postaci wujka Roba ani cioci Georgette. Natomiast wracając do Kevina samego w domu, rodzinę krewnych McAllisterów mogliśmy zobaczyć na spotkaniu rodzinnym w Paryżu. W tym samym notesie widzimy adres 51 West 95th Street, New York. Taki adres w rzeczywistości nawet nie istnieje, a budynek wujka Roba znajduje się na ulicy Brownstone, ale nie w Nowym Jorku, a w Los Angeles. Nie jest to też zwykła ulica, a specjalnie wybudowany plan zdjęciowy należący do Universal Studios. Wszystkie numery telefonów w notesie również nie są prawdziwe. Wspomniałem w poprzednim filmiku, iż w filmach tworzonych w USA numery telefonu podawane na ekranie zawsze zaczynają się od 555. Producenci postawili na taki zabieg po tym, jak w latach 50. zbyt wielu śmieszków dzwoniło pod numery, które znalazły się na ekranie. Również wiele numerów zapisywało się literami odpowiadającymi danej cyfrze na klawiaturze numerycznej w celu łatwiejszego zapamiętywania. W notesie taty Kevina wszystkie trzy widoczne numery zaczynają się właśnie od 555. W tym filmie jednak znalazł się pewien wyjątek. Już na samym początku filmu Kevin ogląda i nagrywa reklamę hotelu Plaza. Na ekranie nigdy nie widzimy numeru telefonu, natomiast słychać go w tle. For reservations, call toll free 1-800-75... Honey, do you know where the battery for this camcorder is? Numer, który został podany w filmie, był w tamtym momencie prawdziwym numerem do hotelu. Kevin, jadąc limuzyną, delektuje się swoją ulubioną pizzą z samym serem, popijając ją jednym ze sponsorów filmu, Coca-Colą. Co ciekawe, w Kevinie samym w domu mogliśmy zobaczyć product placement największego konkurenta Coca-Coli, czyli Pepsi. Film, który w tym samym czasie leci w telewizorze limuzyny, to oryginalny Grinch z 1966 roku. Jest to opowieść o postaci Grincha, która nienawidzi świąt Bożego Narodzenia i za wszelką cenę próbuje wymazać je z pamięci sąsiadów. Przenosimy się do sklepu Duncana. Jest to niesamowicie przystrojony, pełen ekspozycji sklep z zabawkami, który Harry i Marv będą chcieli obrobić w późniejszej części filmu. Jako iż akcja dzieje się w Nowym Jorku, wielu ludzi w tamtym czasie bardzo ciekawiło, czy jest to w ogóle prawdziwy sklep. Niestety wszyscy, co planowali tam zakupy, muszę was zawieść. Sklep został wymyślony na potrzeby filmu i nazwany po producencie wykonawczym Kevina, Duncanie Hendersonie. Mało tego, sam budynek, w którym stworzono scenografię, nie znajduje się nawet w Nowym Jorku. Jest to budynek Rockery w centrum Chicago. Wchodząc do środka, na ekranie pojawia się ta dwójka. Jest to Chris Columbus, czyli reżyser zarówno Kevina samego w domu, jak i w Nowym Jorku. Mała dziewczynka na jego rękach to jego córka Eleanor Columbus. Co ciekawe, wszystkie dzieciaki, które odegrały rolę statystów wewnątrz sklepu, mogły wybrać sobie ulubioną zabawkę w ramach zapłaty za udział w filmie. Kevin natomiast jako swoją zabawkę postanawia wybrać tę z zielonym stworem. Przy jej pomocy tworzy w dalszej części filmu kałuże zielonego szlamu oraz smaruje szczeble drabiny. To przez ten szlam Marv wykonał pokaz taneczny, a Harry spadł z drabiny. Na koniec pan Duncan podarowuje Kevinowi dwie turkawki. Tłumaczy mu, że są one symbolem przyjaźni oraz miłości. Jak wiemy, Kevin jedną z nich podarowuje później kobiecie z gołębiami. Ale czy zauważyliście, że jedna z nich ma uszkodzone skrzydło? Jest to dziwne, ponieważ obie turkawki, które widzimy podczas podarowywania ich przez Kevina, są całkowicie sprawne. Kevin widocznie w swoim życiu ma więcej ważnych osób i tą uszkodzoną podarował innej osobie, a kolejną sztukę dokupił, aby podarować kobiecie z gołębiami. Podczas sekwencji ucieczki przed bandytami Lepkie Ręce, Kevin rozrzuca na chodniku perły z nadzieją, że Harry i Marv się na nich poślizgną niczym postacie z kreskówek na skórce od banana. Zabieg ten oczywiście przynosi zamierzony efekt, ale z samą sceną coś jest nie tak. Popatrzmy. Ilość pereł rozrzuconych przez Kevina jest naprawdę znikoma. Jednak podczas zbliżenia na nogi Harry'ego i Marva, ilość pereł magicznie się powiększa. Mimo masażu kręgosłupa po wywróceniu się na chodniku, Harry'emu i Marvowi udaje się złapać Kevina. Widzimy w tej scenie, że Harry wciąż ma na dłoni bliznę po nieprzyjemnym spotkaniu z Kevinem rok wcześniej. Wciąż ją ma i wciąż jest ona niepoprawnie odwzorowana. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to zajrzyjcie do poprzedniego filmiku o detalach Kevina samego w domu. Chłopaki jednak nie nacieszyli się swoją zdobyczą zbyt długo, a Kevin podstępem ucieka z birą. Chłopak wbiega do parku i ukrywa się w skrzyni przyczepionej do karety. Włamywacze wpadają na grupę dzieciaków, a Marv wyciąga jednego z nich, krzycząc z pełnym przekonaniem do Harry'ego, że złapał Kevina. Marv nie bez powodu myślał, że to młody McAllister, ponieważ Kevin w pierwszej części filmu nosił niemalże identyczną czapkę jak ten chłopak. Różni się ona tylko kolorem pomponu. Po zorientowaniu się, że dorwali nie tego dzieciaka, którego szukali, Marv wypowiada takie słowa. Kids are scared of the park. Dzieci boją się parków. Brzmi znajomo? Nie? To przenieśmy się do Kevina samego w domu. Kevin podsłuchuje rozmowę bandytów i ich plan na włamanie. Wtedy Marv również stwierdził, że dzieciaki boją się, ale czegoś innego. Kids are scared of the dark.
Widocznie Marv jako włamywacz minął się z powołaniem i powinien pracować jako pedagog szkolny. W scenie, w której Marv dostaje ze szczywki w 4 litery, później w cojones, a na końcu w nos, możemy dostrzec pewien szczegół, a raczej nieprawidłowość. Przewijając film klatka po klatce, widzimy na nosie Marva wcięcie po strzywce, mimo tego, że ta nawet jeszcze nie dotarła do jego twarzy. Obie części Kevina, mimo wielu drastycznych i niebezpiecznych scen, mają zaledwie ograniczenie wiekowe od lat 7. Joe Pesci, aktor grający Harego, w swojej filmowej karierze odgrywał głównie role pełne temperamentu, agresywnych zachowań oraz przekleństw. Sam aktor również nie jest w prawdziwym świecie postacią łagodną, dlatego też podczas nagrywania obu części filmu miał ogromne trudności z wyrażeniem swojej wściekłości bez ciągłego przeklinania. Reżyser filmu i Joe doszli do porozumienia, że postać Harego może przeklinać do woli, pod warunkiem ukrycia tego za niezrozumiałym mamrotaniem. Dla zaciekawionych, na YouTube możemy znaleźć film zatytułowany Joe Pesci Subtitled, w którym ktoś dorobił napisy do tego, co aktor tak naprawdę wypowiada w filmie. Zatrzymajmy się na chwilę w tej scenie. Harry i Marv, podobnie jak w pierwszej części, ponownie ostatecznie dopadają Kevina. W pierwszej części to Marley uratował chłopaka. W drugiej natomiast możemy zobaczyć, jak Harry skupia się na grożeniu Kevinowi, podczas gdy Marv się rozgląda i widząc stado gołębi, niepewnie wypowiada imię Harry'ego. Harry każe mu się zamknąć i dalej skupia się na Kevinie. Marv ponownie ostrzega Harry'ego, mówiąc, że coś jest nie tak i prosi go, aby uciekać. Kolejny raz nieskutecznie i kolejny raz Harry każe mu się zamknąć. Ale dlaczego w ogóle o tym mówimy? Identyczna scena wydarzyła się w filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic. Harry Potter skupia swoją uwagę na rozmowie z pająkiem, podczas gdy Ron się rozgląda i widząc stado pająków, niepewnie wypowiada imię Harry'ego. Harry Potter go ucisza i dalej skupia się na rozmowie. Ron ponownie ostrzega Harry'ego, wskazując palcem na pająki. Sceny te są bliźniaczo podobne i nie jest to w żaden sposób przypadek. Zarówno Kevina, jak i Harry'ego Pottera reżyserowała ta sama osoba, Chris Columbus, który nagrał dwie bardzo podobne do siebie sekwencje. Ostrzeżenie przez Marva na nic się nie zdało chłopakom i zostają oni obezwładnieni przez gołębie do czasu przyjazdu policji. Ta na widok dwóch kolesi oblepionych ziarnami, na których siedzi stado gołębi, wystrzeliwuje nabój w powietrze, aby odstraszyć ptaki. Zwróćcie uwagę na nienaturalne ruchy gołębi, które zachowują się, jakby nie mogły odfrunąć. To dlatego, że scena ta została puszczona od tyłu. W rzeczywistości gołębie przygotowywały się do tego, aby dopiero usiąść na aktorach. Na koniec filmu, przy wielkiej choince, Kevin prosi o powrót swojej rodziny i zobaczenie się z mamą. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu, w wielkim budynku za choinką, światło świeci się zaledwie w dwóch oknach i to tych po bokach ogromnej gwiazdy. To nie jest oczywiście przypadek. Kevin sam w Nowym Jorku został częściowo nakręcony przez wytwórnię filmową Hughes Entertainment. Ich logo to w zasadzie biała gwiazda z dwoma niebieskimi pasami po obu stronach i to właśnie do tego nawiązuje ten widok. Oryginalny tytuł Kevina samego w domu to Home Alone. Pierwotny zamysł tytułu Kevina samego w Nowym Jorku to Alone Again. Na szczęście dla twórców to się nie wydarzyło, a film dostał tytuł Home Alone 2. To z kolei wyszło im na dobre, ponieważ nakręcili oni jeszcze kilka kolejnych części pod tym sławnym tytułem. Pamiętacie rozmowę Marleya z Kevinem w kościele z pierwszej części? Kevin wspomina o tym, że jego przyjacielowi oberwało się od innych dzieciaków, ponieważ krążyła plotka, że spał w piżamie w dinozaury. Wracamy do Kevina samego w Nowym Jorku, przewijając na koniec filmu, a naszym oczom ukazuje się Fuller ubrany w słodką piżamkę w dinozaury.